Jan Ratajczak, dzień dobry Państwu. Witam w powiększeniu. Dziś naszym gościem będzie podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Witam serdecznie. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Tematem naszej rozmowy dzisiaj będą bezpieczne wakacje, no bo trzeba sobie tu powiedzieć, że one już niedługo się zaczną, a niektórzy już zaczęli wyjazdy na wakacje i tutaj pytanie się pojawia, co zrobić, aby te wakacje faktycznie były bezpieczne, no bo tych zagrożeń nie brakuje i na drodze, i nad wodą, i w wielu innych różnych miejscach, w jakich spędzamy ten wolny czas i korzystamy z niego. Dzieci nie mogą się doczekać wakacji, uczniowie nie mogą się doczekać, a policjanci jak zwykle mają z tej okazji kolejną, jak my to nazywamy, promocję z kalendarza, czyli zajęcia, które obowiązkowo każdego roku musimy mieć i pracę, którą musimy wykonać. Chodzimy do szkół i spotykamy się z dziećmi i z młodzieżą, przypominając o tym, jakie są bezpieczne zasady wypoczynku, ale także informujemy dorosłych, rodziców, w jaki sposób bezpiecznie przygotować dziecko do wakacji. Szkolimy również organizatorów oraz wychowawców na wypoczynku letniego, po to, żeby też wiedzieli, jakie są zasady pracy z młodzieżą w przypadku na przykład no, złamania zasad, czyli demoralizacji czy czynów karalnych. Jesteśmy obecni właściwie na każdej większej imprezie związanej z tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i o tym przypominamy jak co roku. Istotnym tematem jest tutaj zawsze przy tych rozmowach kwestia wyjazdów, czyli kontroli autobusów. Coś, o czym zawsze też mówimy, w jaki sposób to można zorganizować. Od wielu lat jest tak, że w Komendzie Miejskiej jest tworzona specjalna lista, na którą każdy organizator czy rodzic może zgłosić, że wyjazd jest o tej i o tej porze w takim i takim miejscu i prośba jest o kontrolę autokaru. Policjanci się tam pojawią. Najlepiej jest zgłosić taki wyjazd co najmniej jeden dzień wcześniej, po prostu na numer 997. Można również napisać wiadomość mailową na adres rzecznika odpowiednio wcześniej. Ta informacja zostanie ujęta w kalendarzu właśnie tych kontroli i na pewno patrol policji pojawi się po to, żeby autobus skontrolować. Nie odmawiacie? Nie odmawiamy. Być może są sytuacje, że trzeba trochę dłużej poczekać, bo na przykład jest dużo takich wyjazdów. Zdarzają się takie dni, kiedy jest tych wyjazdów kilka, zwłaszcza na początku właśnie sezonu wakacyjnego. Teraz też mamy z reguły dziennie około 2-3 kontroli, ponieważ zaczął się też sezon wyjazdów na wycieczki w szkołach czy na zielone szkoły. Najlepiej jest umówić te kontrole w takiej formie, że pół godziny przed wyjazdem grupy. Po to, żeby młodzież nie musiała czekać, żeby dzieci nie musiały czekać. Wtedy policjanci przyjeżdżają. Myślę, że kierowcy też są już przyzwyczajeni autobusów do tego, jak te kontrole wygląda. Na czym właśnie ta kontrola polega? Od początku, czyli od stanu technicznego pojazdu, wyposażenie autobusu, stan ogumienia, oświetlenie, na przykład kwestia tego, czy nie ma jakichś tam wycieków oleju. Oczywiście stan trzeźwości kierującego, dokumenty samochodu, jego uprawnienia, kierującego uprawnienia. To wszystko jest sprawdzane, to, że na przykład czy są właściwie oznakowane wyjścia awaryjne, czy jest sprzęt do tego, żeby się bezpiecznie wydostać, na przykład w sytuacji trudnej z tego autokaru. To wszystko jest sprawdzane, ale ponieważ robimy to od tylu lat, to i organizatorzy wyjazdów, i przewoźnicy wiedzą o tym, że tak jest. I naprawdę w ostatnim okresie bardzo rzadko się zdarzają sytuacje, żeby taki autobus nie został dopuszczony. Jeśli już, to są to naprawdę z reguły jakieś drobne usterki techniczne, które mogą być naprawione dosyć szybko i ta grupa wycieczkowa wyjeżdża na wycieczkę zgodnie z planem. Czyli nie są te wycieczki w żaden sposób zagrożone. Jeśli wszystko jest ok, rodzice spokojnie mogą puścić swoje pociechy na tą wycieczkę i się nie denerwować. Jeśli coś jest nie tak, chodzi mi już tutaj tylko i wyłącznie o kierowcę, no bo sprzętowo to można załatwić, już to pani powiedziała, ale czy zastępstwo tego kierowcy można również znaleźć? No, tutaj już jest oczywiście rola organizatora i rola przewoźnika. No, myślę, że
w ramach dobrej współpracy szkoły współpracują z takimi przewodnikami, przewoźnikami, którzy są niezawodni. Także tutaj no to policja to niestety nic do tego nie ma, ale naprawdę nie zdarzyło się przez ostatnie dwa lata, żeby na przykład był kierowca, który no nie daj Boże jest nietrzeźwy albo nie ma uprawnień. Tak? W takich sytuacjach, kiedy jest to planowany wyjazd, podstawiony jest autokar przez przewoźnika, takiej sytuacji nie było. Tak jak mówię, drobne usterki techniczne mogą się zdarzyć. Dużą rolę na pewno w tym bezpieczeństwie na wakacje odgrywają sami rodzice, no bo to oni jakoś doradzają swoim dzieciom, ostrzegają ich. Jakie takie najważniejsze wskazówki, tipy dla rodziców, żeby przekazać swoim dzieciom? Przede wszystkim sprawdźmy organizatora tego wypoczynku letniego. Każdy organizator ma obowiązek zgłosić to w kuratorium oświaty i wychowania. Jeżeli jest to wypoczynek w naszym województwie, będą te informacje w kuratorium w naszym województwie, czy w delegaturze w Zielonej Górze, czy w Gorzowie w siedzibie kuratorium. Jeżeli jest to w innym województwie, można się zwrócić z takim pytaniem do kuratorium właśnie danego województwa. Każdy organizator wypoczynku ma obowiązek zgłosić, ponieważ no, jest zbyt duże ryzyko, jeśli taki wypoczynek odbywa się bez zgłoszenia. Czyli nadzór nad tym jest. My potem również z kuratorium i z sanepidem sprawdzamy na przykład takie miejsca wypoczynku podczas wakacji, czy tam rzeczywiście dzieci bezpiecznie spędzają czas, czy wszystko jest w porządku. Jeśli chodzi o samo przygotowanie dziecka, to dzieci nie lubią tego słuchać, ale nigdy nie za dużo takich informacji właśnie, tych porad takich typowych, począwszy od tego, jak powinny wyglądać kontakty na przykład z obcymi, z dorosłymi, żeby dziecko przed tym do tego nauczyć, że nie ufamy wszystkim obcym, że jednak musimy być ostrożni. Również no, na tym, że musimy dbać o własne mienie, czyli jeżeli dziecko dostaje na przykład drogą komórkę, tak, telefon komórkowy, to wiadomo, że organizator takiej kolonii nie może być odpowiedzialny za to, że z tą komórką się coś dzieje. Czyli też warto pomyśleć o tym, czy rzeczywiście dzieci muszą mieć takie drogie gadżety na te wszystkie wyjazdy. Są łatwymi łupami. Tak, ale nawet też dziecko po prostu potrafi to zgubić. Bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać z dziećmi o tym, gdzie można się bawić, gdzie można się kąpać. Myślę, że w tych rozmowach z dziećmi warto się posługiwać nie tylko takimi suchymi komunikatami, ale zawsze na przykład wymyślić do tego jakąś historyjkę, jakąś opowieść, czy na przykład wykorzystać do takiej nauki sytuacje, które są przedstawiane w mediach często, tak? O jakimś tam, no niestety, nieszczęśliwym wypadku, powiedzmy, tak? Żeby to była jednocześnie nauka dla naszego dziecka. Na naszej stronie internetowej i na stronach w ogóle policji znajdziecie Państwo mnóstwo tych porad właśnie wakacyjnych, w jaki sposób warto przygotować dzieci. Dzieci dostają też takie informacje w formie ulotek, informatorów na spotkaniach z policjantami. No, to jest dostępne. Trzeba tylko po prostu o tym pamiętać, przygotowując dziecko do wakacji. Mhm. Dzieci muszą na siebie uważać, ale dorośli z pewnością też. I tutaj pani mówiła o tym, mówiła o informacjach, które często pojawiają się w mediach. A im bliżej wakacji, tym z większą częstotliwością pojawiają się informacje o oszustwach, o kradzieżach. I chodzi tutaj nie tylko o oszustów spotkanych na wakacjach, ale też na miejscu w domu, bo ta sprawa nieustannie wraca i nieustannie przede wszystkim starsze osoby dają się nabrać na kontrolę z elektrowni, czy z NFZ-u ostatnio. NFZ-u, tak. Po raz kolejny jestem u Państwa i po raz kolejny z przykrością muszę o tym mówić, że znowu pojawili się oszuści w Zielonej Górze, którzy oszukali. Dotychczas mamy 3 zgłoszenia osób, które właśnie na fałszywego inkasenta oraz na pracowników NFZ-u oszukały starsze osoby. To, co zawsze powtarzam, jeżeli mamy w rodzinie starszą osobę, to tak właśnie, tak samo jak z naszymi dziećmi. Rozmawiajmy o tym przy każdej okazji i przy każdej okazji przypominajmy, nie wpuszczamy obcych do domu, nie przekazujemy obcym naszych pieniędzy, nie ma takiego powodu. Nie ma powodu, żeby w ogóle wpuszczać obcego do domu wtedy, kiedy ta starsza osoba jest sama. Ma prawo odmówić takiej wizyty i na przykład umówić się wtedy, kiedy ktoś jeszcze będzie z nią w domu. Zawsze powinniśmy być, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, powinniśmy być ostrożni, jeśli ktoś chce od nas jakieś pieniędzy. Co gorsza, oszuści
potrafią podać się nawet za funkcjonariusza policji. Tak, tak. No te oszustwa też od kilkunastu miesięcy mówimy o tym, że jest to taka zmodyfikowana forma tego oszustwa na wnuczka, że dzwonią tak z informacją, że ktoś z bliskich miał na przykład wypadek i potrzebne są pieniądze na kaucję dla prokuratora, a po te pieniądze przyjedzie policjant, co jest oczywiście bzdurą, bo nic takiego absolutnie nie ma miejsca i policja nigdy nie zbiera żadnych pieniędzy i żadnych kaucji prokurator w takiej formie nigdy nie przyjmuje, więc to jest absolutnie wymyślona historia. No niemniej jednak jakby autorytet tej instytucji jak prokuratura czy policja no właśnie pomaga w tym momencie oszustom w zdobywaniu tych pieniędzy. Zawsze warto zgłosić taką informację, nawet jeżeli nie padniemy ofiarą oszustwa, ale widzimy, że ktoś podejrzany kręci się po klatce schodowej czy po osiedlu, czy na przykład odbieramy podejrzany telefon. Warto nas o tym poinformować, bo my wtedy mamy szansę też wiedzieć, że coś rzeczywiście się dzieje w mieście, że znowu pojawiła się na przykład grupa oszustów, bo z reguły są to właśnie przyjezdne grupy, które przyjeżdżają do Zielonej Góry na 1-2 dni. Próbują oszukać maksymalnie dużo osób, jak się da i po prostu stąd wyjeżdżają. Stąd warto nas informować o tym wcześniej, że coś takiego się dzieje. Warto informować, a jak wystrzegać się w ogóle, po czym poznać takiego oszusta, czy trzeba jakąś legitymację sprawdzić, one też pewnie mogą być podrobione, ale wtedy jest już tak. To jeżeli jakiś powołuje dowód. Jeżeli powołuje się na ten oszust, na jakąś, ta osoba, która chce do nas wejść do domu, czy ma dla nas jakąś ofertę, powołuje się na jakąś instytucję, po prostu sprawdzamy identyfikator, nie wpuszczamy tej osoby, prosimy o to, żeby podała numer telefonu, gdzie możemy zadzwonić, ale też sprawdzamy, czy to rzeczywiście jest numer tej instytucji, tak? Czyli czy to jest NFZ-u numer, czy to jest numer elektrowni. Z reguły jest tak na osiedlach, że jeżeli mają się pojawić jacyś do sczytywania liczników, czy jakieś sprawdzenia, to administracja o tym informuje. Tak. Czyli nie ma możliwości, żeby pojawił się ktoś nagle znikąd. To zawsze powinniśmy być czujni. A już telefony podejrzane, kiedy ktoś chce od nas pożyczyć jakieś pieniądze, absolutnie nie powinniśmy się na to dawać nabierać, bo jeżeli rzeczywiście może się zdarzyć, że ktoś z naszej rodziny jest w trudnej sytuacji, to ta osoba, jeśli to jest prawda, to poczeka na to, żebyśmy tę wiadomość zweryfikowali, żebyśmy to sprawdzili u rodziny. No właśnie, rodzina na pewno też by o tym doskonale wiedziała, tak więc stąd z naszego studia apel o to, aby na tych oszustów uważać i nie dać się nabrać, no bo wtedy ciężko też odzyskać te utracone pieniądze i dużo czasu kosztuje i kolejnych jakichś finansów i kosztów. To tutaj wydaje się chyba postawimy kropkę pod dzisiejszym spotkaniem. Moim i Państwa gościem była Małgorzata Barska, rzecznik komendanta Miejskiej Policji i Policji w Zielonej Górze. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, do widzenia. I jeszcze raz Państwu przypominam o tych oszustach i o tym, żebyśmy sami też uważali podczas naszych wakacji, podczas naszych wyjazdów, no bo najwięcej zależy od nas samych właśnie. Tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Jan Ratajczak, do zobaczenia.